Zgodnie z prawem zakaz palenia obowiązuje w zakładach pracy, w szkołach i na uczelniach, w przychodniach i szpitalach, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w kinach, teatrach i domach kultury, w obiektach sportowych, w przedszkolach i na placach zabaw oraz na przystankach i w środkach komunikacji publicznej. Palenie powoduje poważne i śmiertelne choroby również u osób przebywających w towarzystwie palaczy. Dbaj o Polskę wolną od dymu tytoniowego. Osoby łamiące prawo mogą zostać ukarane grzywną. Kronikę rozpoczynamy świętem 1 listopada. W nieco inny sposób mogliśmy spędzić tegoroczne święto niepodległości. Obchody 11 listopada zbiegły się z Europejskim Dniem Wolontariatu. Około godziny 11 w formie puzli odsłonięto nowe logo Gołdapskiego Centrum Wolontariatu, inicjatora wydarzenia. O godzinie 11.11 rozpoczęła się sztafeta 5 jedenastek, której frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Po godzinnej mszy za ojczyznę apelem poległych rozpoczęły się oficjalne uroczystości Święta Niepodległości. Do was wołam potomni, bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, zapisali się na trwałe w naszych sercach. Dziś wolna Polska wyraża im swoją wdzięczność i cześć, a młode pokolenie uczy na ich wzorcach obywatelskiej i żołnierskiej wierności ojczyźnie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Złożono wieńce pod pomnikiem niepodległości. Następnie wypuszczono 11 białych gołębi. Wydarzenia patriotyczne uwiecznił występ uczniów szkoły podstawowej nr 2. Świąteczne popołudnie w Urzędzie Miejskim odbyła się debata „Wolontariat czy warto?” z udziałem gości, władz, wolontariuszy oraz mediów. Rozpoczynała karierę jako lokalna dziennikarka, następnie po okresie bezrobocia napisała pierwszą powieść. Teraz kończy kolejną z wielu wydanych książek. W listopadzie miało miejsce spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich, pisarką z Mrągowa, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną. W tym miesiącu odbył się także kolejny teatr przy stoliku pod tytułem Engagement w wykonaniu aktorek z olsztyńskiego teatru imienia Stefana Jaracza. O wzroście cen ogrzewania i metodzie obniżania opłat rozmawiano podczas spotkania burmistrza Marka Mirosa z mieszkańcami wspólnot korzystających z usług przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Burmistrz wyjaśnił, że w miarę upływu czasu zmieni się dostawca ciepła, zaś ceny spadną średnio o 26%. Wszystko za sprawą prywatnego inwestora.
W ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu Gołdapska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zorganizowała pochód, w którym udział wzięli uczniowie gimnazjum, szkół średnich oraz szkoły podstawowej z Pogorzeli. Przemarsz w centrum zaciekawił niejednego mieszkańca. Pierwszy w powiecie przegląd piosenki angielskiej zorganizowali uczniom liceum ogólnokształcącego nauczyciele języka angielskiego Piotr Sobczak i Maja Kowalewska. Wykonawcy zaprezentowali piosenkę Yesterday zespołu The Beatles oraz inny, wybrany przez siebie utwór legendarnej brytyjskiej grupy. Spośród 6 zespołów jury nagrodziło 3 miejscem grupę The Beagles, 2 miejsce otrzymał Piotr Fischer, wygrała zaś Ada Karpińska. Za rok planowane jest poszerzenie przeglądu o wszystkie szkoły powiatu gołdapskiego. Jest u człowieka zaleta, jak umie dobrze mówić, ale jeszcze lepszą zaletą, kiedy umie dobrze słuchać. W listopadzie miał miejsce 9 koncert charytatywny na rzecz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Gołdapianie zaskoczyli organizatorów ogromną frekwencją. Podczas listopadowego wernisażu mieliśmy okazję obejrzeć 2 cykle prac artystki Izy Jaśniewskiej. Wystawa malarstwa miała miejsce w Gołdapskiej Galerii K2. Ma jeden konkretny tytuł, tak ulotne powody, natomiast ważki, każda jest inną historią i może tu sprostuję, bo w mediach pojawiło się taka informacja, że używam barw srebrnych i żółtych, niestety żółtych, srebrnych, złotych. Pojawiają się one zarówno w tych obrazach, jak i w tych obrazach w sposób, mam nadzieję, dosyć ukryty, ale przebijający. Pod koniec listopada rozpoczęła się organizowana przez OSIR Liga Halowej Piłki Nożnej pod patronatem BGŻ. W rozgrywkach bierze udział 8 zespołów, które powalczą o tytuł najlepszego systemem każdy z każdym. Nowością jest udział drużyny z Gusiewa. Rozgrywki zakończą się 25 marca. Kronikę kończymy koncertem połączonych szkół muzycznych. Kameralnej Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej z Oleska oraz Gołdapskiej Orkiestry Dętej Szkoły Muzycznej. Jak zawsze... Nie ma czym się chwalić, ale czego? Los taki jest, stary, pomarszczony. Znaczy co? Nie ma czym się chwalić. Tak cicho mówisz, że w ogóle nic nie słyszę. Nie ma czym się chwalić.